sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym odcinku z serii Prosto z frontu z Tomaszem Grzywaczewskim. Witam cię serdecznie, Tomku. Cześć Mateuszu, witam Państwa serdecznie. Zanim zaczniemy nasz wywiad, zachęcamy Państwa bardzo gorąco do odwiedzenia mediów społecznościowych Tomka Grzywaczewskiego, do których link znajdziecie w opisie tego filmu, do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia World News na Twitterze. Tomku, mamy nieco pozytywnych informacji z ukraińskiego frontu, znowu głośno o Robotynę. Co się zmieniło na ukraińskim froncie od naszego ostatniego połączenia? Z informacji, które docierają do nas z tego południowego odcinka linii frontu w okolicach Zaporoża, wynika, że rzeczywiście wojska ukraińskie w tym momencie walczą już na pierwszej linii obrony wojsk rosyjskich. Niektórzy mówią nawet, że udało się tę linię przełamać. Ja tutaj nie mam dla Państwa nomen omen jakichś przełomowych informacji, a to wynika z tego, że dziennikarze nie są dopuszczani na linię frontu w tamtym rejonie. Jest całkowita blokada informacyjna, tam nie ma przedstawicieli mediów. Ja w tym momencie próbuję uzyskać zezwolenie na wjazd do miasta Orichiv. To jest to miasto, które znajduje się jeszcze na terytorium, które nie było okupowane. Od tego miasta rozpoczęła się ta ofensywa. Ono jest w dużej mierze w tym momencie zrównane z ziemią. Zobaczymy, czy uda się takie pozwolenie uzyskać. Przyznam szczerze, że szanse są dosyć niewielkie. Zresztą teraz w ogóle wjazd na linię frontu jest bardzo trudny. Te procedury zostały zmienione. To zawsze wymaga aplikowania do dowództwa danego odcinka frontu. A zatem ja również bazuję tak naprawdę na przekazie, który do nas dociera, bądź z oficjalnych komunikatów armii ukraińskiej, bądź z różnego rodzaju informacji, które pojawiają się gdzieś w tej przestrzeni, w szczególności mediów społecznościowych. A tutaj chyba jednak rzeczywiście, no nawet ja jako dziennikarz muszę przyznać, że to paradoksalnie dobrze, no bo jednak tego typu działania kontrofensywne po prostu lubią ciszę i tutaj trudno oczekiwać, żeby armia ukraińska nagle wpuściła całe rzesze dziennikarzy z kamerami, którzy mieliby filmować to, co tam się dzieje, szczególnie, że te walki bez wątpienia są niezwykle zaciekłe. Znaczy ten ostrzał jest bardzo, bardzo silny. Też pamiętajmy, że ta kontrofensywa w tym rejonie Robotnego trwa na w istocie niewielkim odcinku linii frontu na długości około kilkudziesięciu kilometrów, gdzie jest ogromne nasycenie żołnierzami. Tutaj ta liczba żołnierzy, którzy walczą w tym rejonie po obu stronach, sięga dziesiątek tysięcy żołnierzy, a zatem tam faktycznie chyba jest piekło na ziemi. Ja teraz mówię, to chyba to robię te zastrzeżenia, bo jak mówię, nie widziałem na własne oczy, także nie chcę Państwu tutaj mówić, że wiem coś z całą pewnością. Ja mogę mówić o tym, co widziałem. Nam ostatnio dwa dni temu, czy przedwczoraj, udało nam się dotrzeć do z kolei miejscowości Makarivka. Byliśmy praktycznie pod wioską Staromajorskie. To jest również południowy odcinek linii frontu, ale jeszcze w obwodzie donieckim na południe od miejscowości Wełyka Nowosiłka. I to jest takie drugie miejsce, gdzie siły ukraińskie rozwijają kontrofensywę. Chociaż ja oceniam, że to jest jednak ten odcinek kontrofensywy, którego celem jest rozproszenie wojsk rosyjskich. Znaczy, że główne uderzenie idzie na Robotynę, a tutaj w obwodzie donieckim, bo ja jestem cały czas w tym momencie w Kramatorsku, prowadzone jest takie uderzenie wspomagające. No ale rzeczywiście to, co zobaczyłem w Makarivce, przeraża. Tomku, ponownie nad Ukrainą dziś w nocy zabrzmiał alarm lotniczy. Pojawiają się różnego typu informacje. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na jedną z baz lotniczych w obwodzie kijowskim. Jak ten ostrzał naprawdę był tak zmasowany? Jak ty to odczuwasz, będąc tam na miejscu? Tutaj w Kramatorsku to była faktycznie bardzo głośna noc. Zresztą w kilka wcześniejszych dni było nadspodziewanie spokojnych. Przyznam szczerze, że ja byłem zaskoczony, bo jeszcze nigdy nie byłem w Kramatorsku, żeby było aż tak cicho, co z kolei sugerowało, że coś się wydarzy. Tutaj jak się rozmawia z mieszkańcami, to oni mówią, że jak jest zbyt cicho, to niedobrze. To niedobrze, bo to znaczy, że Rosjanie przygotowują się do ataków. No i to się potwierdziło. Do pierwszych uderzeń doszło wczoraj, około godziny, myślę, 18-19 czasu miejscowego. Z Kramatorska widać było gęsty dym, który unosił się gdzieś na obrzeżach. W szczególności w rosyjskojęzycznych źródłach na kanałach Telegram pojawiła się jakoby informacja, że zbombardowany został skład ukraińskiej amunicji. Znowu informacje niepotwierdzone, oczywiście nie było możliwości, żeby dziennikarze dostali się w miejsce, gdzie doszło do tej eksplozji. Natomiast tak, dym był widoczny i potem właściwie już dzisiaj od godziny 21-22 cały czas słychać było pracującą obronę przeciwlotniczą i mniej więcej około północy
pojawiły się eksplozje, to takie eksplozje, które zaczęły drżeć szyby w oknach, co sugeruje, że to były tak zwane przyloty, czyli faktycznie te rakiety gdzieś uderzyły i to trwało mniej więcej do pierwszej. Było bardzo, jak powiedziałem, bardzo głośno i rano, kiedy zacząłem przeglądać znowu w poszukiwaniu informacji różnego rodzaju kanały, okazało się, że żadnych informacji nie ma, co oznacza, że trafione zostały cele wojskowe. Gdyby doszło do ataku na cele cywilne, to na pewno taka informacja by była. Jedyna informacja, która została przekazana przez administrację obwodową, to że został zniszczony główny gazociąg w rejonie Kramatorska, to wiemy i tyle i tylko tyle. Natomiast gdyby to były cele cywilne, to na pewno to byłaby ta informacja i na pewno my jako dziennikarze zostalibyśmy dopuszczeni. Jeżeli takiej informacji nie ma, tak mówię, to oznacza, że zbombardowano cele cywilne. Ja jestem przekonany, że były celne trafienia, bo po prostu to był huk przylotów. Także tyle wiemy teraz, na dzień dzisiejszy. W ciągu dnia były syreny alarmowe i jakąś godzinę temu słyszałem, jak nad miejscem, gdzie jestem, przyleciał jeden bądź więcej samolotów wojskowych. One musiały lecieć dosyć nisko, bo też wszystko niemalże zadrżało. To były na pewno samoloty ukraińskie. Ja spodziewam się, że dzisiejszej nocy będzie dochodziło do kolejnych ataków rosyjskich. Ale mogę się pomylić, rzecz jasna. To, co z kolei też wiemy, co przekazują co przekazuje strona ukraińska, to że na tym kierunku łymańskim oraz kierunku kupiańskim linii frontu Rosjanie zgromadzili około 100 tysięcy żołnierzy, którzy mogą przygotowywać się do jakichś działań ofensywnych i przyznam szczerze, że nie byłbym zaskoczony, gdyby rzeczywiście tak sytuacja się tutaj rozwinęła. Tomku, mówisz, że być może będziecie czekać niespokojna noc. Powiedz mi, czy ty masz takie dane, dysponujesz takimi informacjami? Wiemy, że Ukraina dysponuje obecnie bardzo dobrym systemem obrony przeciwlotniczej, ale jak to wygląda w rejonie, w którym ty stacjonujesz? Kijów niemal codziennie chwali się, że większość celi tych powietrznych wystrzelonych przez Rosjan zostaje zestrzelona. Jak to wygląda na wschodzie? A czy tutaj niestety ta obrona jest zdecydowanie słabsza. I to też myślę, że nie możemy się łudzić, że cała Ukraina w tym momencie jest broniona przed rosyjskimi atakami. Tak jak wspomniałeś, wojska ukraińskie skoncentrowały obronę przeciwlotniczą na Kijowie i przeważnie w oficjalnych komunikatach Kijów chwali się tym, że Kijów został obroniony. Natomiast niestety w innych rejonach sytuacja wygląda inaczej i tutaj te przeloty bardzo często są celne. Przypomnijmy przecież, że pod koniec czerwca zbombardowano popularną restaurację Ria. To było miejsce, gdzie spotykali się bardzo często dziennikarze, wolontariusze, obcokrajowcy. Tam też często spotykali się żołnierze. Ja w pewnym momencie przestałem chodzić do tego miejsca, bo my tak trochę ponuro sobie żartowaliśmy, że prędzej czy później tutaj uderzy rakieta, bo to się po prostu aż prosiło. Proszę sobie wyobrazić restaurację, która jest nasycona żołnierzami, dziennikarzami i wolontariuszami. To po prostu się prosiło o atak i Rosjanie to zrobili. To był taki brutalny atak w biały dzień. W ten budynek uderzył, jeśli nie mylę, Iskander. Kiedy ja tam przyjechałem teraz, pierwszy raz po tym ataku, to włosy zjeżdżyły mi się na głowie. Tam z tego budynku nie pozostało nic. To ja i tak jestem w szoku, że tam zginęło, przepraszam za to określenie, ale tylko kilkanaście osób, bo po prostu budynek został zmieciony z powierzchni ziemi. Ja naprawdę wtedy nie mogłem zrozumieć, dlaczego tam wszyscy się spotykają, bo to Rosjanie wysłali jasny sygnał. To nie było tak w nocy, to nie było tak, że to była zabłąkana rakieta. To po prostu było uderzenie w biały dzień. Chodziło o to, żeby zabić jak najwięcej ludzi, żeby siać strach i terror. I to Rosjanie tutaj są w stanie robić. Jeżeli Rosjanie zdecydują o ataku na pewien cel cywilny w Kramatorsku czy w innych miastach na wschodzie Ukrainy, to moim zdaniem z dużą pewnością można wskazać, że jednak na takim się powiedzie. Po prostu Ukraińcy nie mają odpowiedniej ilości obrony przeciwlotniczej, żeby chronić każde miasto. Oni tutaj chronią swoje obiekty wojskowe. Także ten parasol obrony powietrznej oczywiście, że jest dziurawy i to powoduje, że właśnie Rosjanie są w stanie skutecznie atakować takie miasta jak Kramatorsk, jak Zaporoże. Czasami myślę, że zdarzają się ataki też ostatnio na Lwów czy na Łódź, prawda? Także jak mówię, a z drugiej strony ten przekaz, który płynie z Kiewa jest taki, że ta obrona jest super skuteczna, prawda? Zestrzeliliśmy tyle rakiet CH-101, a tyle S-300, a takie drony Shahed. No to jest w codziennych aktualizacjach podawane. Natomiast oczywiście mieszkańcy wschodniej Ukrainy nie są bezpieczni. I to mogą być zarówno takie celowe, ale to mogą być też po prostu zabłąkane rakiety. To też się zdarza po prostu, że któraś z tych rakiet nie trafia w cel, a z drugiej strony wszyscy do tego przywykli. Tutaj, szanowni państwo, w momencie, kiedy wyją syreny alarmów przeciwlotniczych, to naprawdę nikt nie ucieka do schronów, chociaż ostatnio postawiono takie betonowe schrony na ulicach w centrum, do których można wbiec, ale nikt tego nie robi. Jest jak jeden sklep tutaj w pewnym miejscu, nie będę mówił oczywiście gdzie, który zawsze wypełniony jest ludźmi, to jest supermarket.
tutaj się robi zakupy. Zawsze, kiedy wyje alarm, też tak zastanawiam się, czy to nie będzie druga RIA. Sam tam robię zakupy, bo gdzieś te zakupy trzeba zrobić, ale to nie jest tak, że ktoś ucieka do schronów. Tutaj ludzie absolutnie tego się przyzwyczaili. Tak samo jak ludzie żyjący w strefach przyfrontowych, już bardzo blisko, ostatnio byliśmy w Czesiwiar, po prostu słychać wybuchy pocisków i nikt się nie rusza. Ludzie siedzą przed blokami, rozmawiają, palą papierosa, często coś gotują i na nikim nie robi to wrażenia, pomimo tego, że przecież ostatnim zbombardowano punkt niezłomności, w którym my teraz byliśmy w minionym tam tygodniu, instalowane kilka osób, a na nikim to nie robi wrażenia. I to jest pewnego rodzaju ten stan psychiczny, w którym ludzie po prostu tego tak się przyzwyczaili, że wojenna nienormalność stała się dla nich normalnością. No oczywiście są jeszcze bardziej ekstremalne miejsca, chociażby tak jak wspomniana miejscowość Makarivka, właśnie na południu linii frontu, gdzie byliśmy przedwczoraj, tam w ogóle nie ma ludzi. Tam z kolei armia ukraińska po wyzwoleniu tego rejonu wszystkich pozostałych mieszkańców, to myślę, że to było kilkadziesiąt osób, może w sumie z tych wiosek tam w tym rejonie, po prostu ewakuowała, no bo tam nic nie pozostało. To są wioski widma, zburzone domy, wraki pojazdów wojskowych, wraki pojazdów opancerzonych. Właściwie nie można zejść z drogi, bo wszędzie mogą znajdować się albo miny, albo nie wybuchły. Także my dosłownie też wyszliśmy tylko do dwóch domów, jak żołnierze sprawdzili, że tam po prostu jest bezpiecznie. Także to już jest taka strefa niemalże zero, która po prostu jest całkowicie wyludniona. Tomku, na końcu moje pytanie. Sam wspomniałeś, że dostęp dziennikarzy do tej linii frontu jest znacząco ograniczony, nie możecie się tam pojawić, ale zapytam cię o jedną rzecz, która się często przejawia, bo przecież Ukraina także prowadzi wojnę informacyjną. Ty, rozmawiając z ukraińskimi żołnierzami, jak my możemy szacować straty ukraińskie, bo o nich w ogóle się praktycznie nie mówi? A te ostatnie szacunki, które gdzieś pojawiały się w mediach, to się mówiło tam 80 tysięcy mniej więcej żołnierzy. Ja myślę, że w tym momencie to mogą być straty, które powoli zbliżają się do strat rosyjskich. Tak bym to określił. Ja nie chcę podawać żadnych liczb, bo ja takich informacji nie mam. Natomiast wiem, rozmawiając z żołnierzami, że codziennie są zabici. Jest bardzo wielu rannych. To jest ogromny problem, szczególnie, że w tym momencie najbardziej zabójcze są albo miny, albo artyleria, co powoduje bardzo wiele obrażeń kończących się po prostu amputacją kończyn i to są naprawdę, naprawdę duże liczby. Wiem, że w jednej z jednostek, gdzie byłem, na przykład to w ciągu tygodnia było kilkanaście osób, które straciły kończyny. Także te straty są ogromne i to będzie też ogromne wyzwanie dla Ukrainy, żeby tym ludziom zapewnić w przyszłości pomoc i opiekę właśnie inwalidom wojennym. Szczególnie, że te osoby są bardzo często wykluczane ze społeczeństwa, one często same się wykluczają. Przecież my w Polsce pracujemy nad świadomością społeczną tego, że osoby z niepełnosprawnościami mogą w sposób normalny funkcjonować. Na Ukrainie tutaj taka świadomość jest znikoma. Tutaj ludzie, którzy właśnie stracili ręce czy nogi, po prostu nie wychodzą z domów. Nie znajdą pracy, nie wyjdą do sklepu, one są wykluczone ze społeczeństwa, a takich osób teraz będzie tysiące, ich codziennie przybywa. Kolejnym elementem jest kwestia, to też jest rzeczą być może na powojnie, ale już teraz trzeba mówić, to jest kwestia problemów psychicznych. Na Ukrainie są miliony ludzi, które cierpią na syndrom stresu pourazowego, na różnego rodzaju schorzenia psychiczne. Rozmawiałem ostatnio z chłopakiem, który właśnie kilka tygodni temu wyjechał z Czesiwiar. On tam został tak długo, dlatego że jego babcia, 90-kilkuletnia staruszka, po prostu nie chciała wyjechać. To jest pani, która pamięta jeszcze drugą wojnę światową. Ona powiedziała po prostu, że nie wyjedzie, na zostanie. Dopiero udało się namówić, kiedy w jej mieszkaniu wyleciały wszystkie szyby z okien, kiedy wyleciały drzwi balkonowe, kiedy nie było światła, wody, gazu, to ona zdecydowała się na wyjazd. Ten Finczyk cały czas był na miejscu po to, żeby się nią opiekować. On chciał wyjechać o wiele wcześniej. Teraz wreszcie udało się babcie namówić, wyjechał. To kiedy ja go spotkałem, to on nie był w stanie ustać w miejscu. Z nim nie można było porozmawiać, jak my teraz z tą Mateusz rozmawiamy, już sobie siedzimy i rozmawiamy. On był, proszę, że tak pokażę, cały czas tak chodzi, prawda, taki był po prostu nerwowy. No to jest wynik tego, że on spędził wiele, wiele miesięcy w ostrzeliwanej miejscowości. To są po prostu traumy, które z tymi ludźmi pozostaną. Jeżeli takie traumy mają cywile, to proszę sobie wyobrazić, jakie traumy będą mieli żołnierze, którzy spędzają w warunkach okopowych całe tygodnie. Przecież też jest problem z nowymi żołnierzami. Tu już Zełenski ostatnio powiedział, że potrzebna będzie kolejna mobilizacja, że naciskają wojskowi.
Niestety teraz armia ukraińska rotuje żołnierzy, oni wyjeżdżają na trochę, po czym znowu są rotowani, oni są wycieńczeni. Także to jest ogromne wyzwanie, jakie stoi przed Ukrainą i myślę, że to jest ta kolejna zbrodnia, której Rosjanie zdają narodowi ukraińskiemu, o której się rzadko mówi. To jest stworzenie pokolenia, całego pokolenia ludzi, które będzie naznaczone wojenną traumą. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejne twoje materiały, bo wiem, że niedługo uzupełnisz znowu swoje media społecznościowe. Odsyłamy państwa na profile Tomka i zapraszamy na warnews.pl. Bardzo dziękuję Mateuszu za rozmowę, a państwu mimo tego trudnego tematu życzę jednak dobrego wieczoru. Sponsorem programu były Militaria.pl.